Na niewielkim traktor Tom wśród wiosennych wzgórz stodoła stoi oraz dom. W stodole mieszka mały, sprytny traktorek nasz, co nosi wdzięczne imię Tom. O, traktor Tom, rumka i deszcz. Traktor Tom ma humor, gdy pracuje. O, traktor Tom, 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 on nigdy się nie psuje. Na farmie Wiosenne Wzgórze był pochmurny dzień. Zanosiło się na deszcz. Tom i Star pośpiesznie zwozili do stodoły byle siana, żeby zdążyć przed deszczem. Brumka pomagała Uli karmić zwierzęta, jednak martwiła się deszczem. Nie lubię deszczu! Wrócę już do stodoły, dobrze? Och, nie bądź niemądra, Brumko. Deszcz nic ci nie zrobi. Ale i tak go nie lubię! Musisz nakarmić waka i kwaka, inaczej będą głodni. No dobrze. Pójdę i dam im jeść. Biedni wak i kwak byli bardzo głodni, więc sami musieli poszukać sobie czegoś do jedzenia. Niemądre, Brumko. Jest wiele rzeczy, których można się bać, ale nie deszczu. Star, pośpieszmy się, zaraz zacznie padać. Po co ten pośpiech, Tom? Przecież to tylko woda. Jeśli siano zamoknie, zgnije. I nie będzie czym karmić zwierząt w zimie. Kiedy zaczęło padać, wszyscy schowali się do środka. Biedni wak i kwak nie mają gdzie się ukryć przed deszczem. Biedni wak i kwak nie dostali nic do jedzenia. Wiem, kombajniku. Jak tylko przestanie padać, pójdę ich nakarmić, obiecuję. O, dach przecieka. Lepiej powiem Uli. Ula, w stodole przecieka dach. Siano moknie. Dobrze, Tom. Już tam idę. A ty znajdź coś, w co można łapać wodę, żeby siano nie zamokło. Dobrze. Świetnie, Tom. Ale nie możesz tak stać przez cały dzień. Podstaw lepiej to duże wiadro. Trochę bębni, ale przynajmniej siano będzie suche. Zadzwonię po Mateusza, niech naprawi dach. Tom i Ula próbowali rozwiązać ten problem, a Brumka nadal nie nakarmiła kaczek. Po pewnym czasie deszcz ustał. Wszyscy wyszli na podwórze. Hej, wy dwaj, wychodźcie stąd. Wak i kwak potrzebują własnego domu. To dlatego zawracają głowę innym zwierzętom. Może po prostu są głodni, Tom. Jedli jedzenie grzywki i osiołka. Kaczki dostają jeść co rano, Star. A poza tym wszystkie zwierzęta lubią mieć dach nad głową, kiedy pada. Przepraszam, że tak późno dostajecie śniadanie. Teraz możecie przestać podjadać jedzenie innym. A co z owcami, Tom? One też nie mają schronienia podczas deszczu. Pewnie chowają się pod drzewa. Jestem pewien, że gdzieś przeczekują. Widzisz, Star? Mówiłem, że kaczki są nakarmione. Potrzebują domu. Star, wiesz, gdzie jest Mateusz? Próbuję dzwonić na jego komórkę, ale nie odbiera. Pewnie znowu ją gdzieś zostawił. Nie martw się, Ula, poszukam go.
Bywały dni, kiedy Mateusz nie pracował, chociaż powinien. Kto? Tak! Halo? Mateuszu, Mateuszu! Ula próbuje się do ciebie dodzwonić. W stodole przecieka dach. Musisz to naprawić, zanim znowu zacznie padać. Dobrze, star. Nie gaś silnika. Jadę. Co robisz, Tom? Buduję dom dla kaczek, Brumko. Nie widziałaś, jak nagabywały inne zwierzęta dziś rano? To wiadro będzie idealne w razie deszczu. Ale po co im dom? Myślałam, że kaczki lubią deszcz. A co z sianem i z przeciekiem w stodole? Nie martw się o dach, Brumko. Nadchodzi pomoc. Naprawię dach w okamgnieniu. Narzędzia! Narzędzia. O! Komórka? Komórka? Musiałem zostawić ją w skrzynce z narzędziami. Łata na miejscu. Jeszcze kilka gwoździ. To nie młotek. No dobrze. Łata na miejscu, młotek w dłoni, a... gwoździe? Tylko nie to. Wezmę całą ciężką skrzynkę i w ten sposób o niczym nie zapomnę. O, rety. Tom był tak zajęty budowaniem domku dla kaczek, że nie zauważył, co zrobił Mateusz. Proszę bardzo, wak, kwak, oto wasz własny dom. I jak wam się podoba? Chyba będzie w nim bardzo głośno w czasie deszczu. Czekajcie, wak, kwak! Spróbujcie chociaż! Nagle znowu zaczęło padać. O, muszę znaleźć parasol. Może Ula ma jakiś. Leje się tu jeszcze bardziej niż przed tym kombajniku. Siano moknie. Racja, Brumko. Sprowadź Toma i przynieś wiadro. Och, kombajniku, nie chcę wychodzić na deszcz. Ale ty jesteś ode mnie szybsza, Brumko. To siano to jedzenie dla zwierząt na zimę. Musimy je uratować. Co ty robisz z nowym domem kaczek? Potrzebujemy tego wiaderka, Tom. Mateusz powiększył dziurę w dachu, siano dalej moknie. Kombajniku, tak się przejąłem domem dla kaczek, że kompletnie zapomniałem o sianie. A ja tak się bałam deszczu, że zapomniałam nakarmić je dziś rano. Więc to dlatego kaczki nagabywały inne zwierzęta. Szukały jedzenia, a nie schronienia. O, ja nie mądry. Mateusz pożyczył od Uli parasol, ale zapomniał o czymś innym. Hej, Tom, podasz mi skrzynkę z narzędziami? Podrzuć ją do góry, ja ją złapię, nie bój się. Na szczęście Tom miał lepszy pomysł. Kazał Mateuszowi zasłonić dziurę parasolką. Świetnie, Tom. Parasol Uli przez chwilę powstrzyma deszcz. Co my byśmy bez ciebie zrobili? Miałeś rację, stary. Kaczki nie potrzebowały domu. Lubią bawić się w deszczu. Wie-
Wiecie, czego się dowiedziałam? Ja też lubię deszcz. Przecież to tylko woda. Mateuszu, sądzisz, że owce chowają się przed deszczem? Nie wiem, Star. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem.